Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W związku z cukrzycą z tej strony mikrofonu mówi do Was oczywiście Maciej, a z drugiej oczywiście Gosia. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odchudzaniu, jak widzicie z miniaturki i tytułu. Chcieliśmy trochę uderzyć w takie postanowienia noworoczne, ale dzisiaj nie do końca będzie o tym. Chcemy zostawić Wam w dzisiejszym odcinku kilka takich wskazówek i rad dotyczących odchudzania, jeśli potrzebujecie schudnąć. Natomiast jak to się wiąże w ogóle z całą tematyką naszego kanału? No słuchajcie, bardzo często spadek masy ciała do prawidłowego zakresu wiąże się z tym, że po prostu będziemy mieli lepsze cukry. Więc jest to nieodłączny element bardzo wielu osób chorujących na cukrzycę typu drugiego lub zagrożonych jej wystąpieniem, także... Dokładnie tak. Myślę, że... Więc dzisiaj mamy nadzieję przedstawić Wam, podzielimy sobie tą rozmowę na takie trzy główne części, zobaczycie zaraz jakie i mamy nadzieję, że po tej rozmowie będziecie mieli troszeczkę jakby szerszy wgląd w to, co możecie zrobić, jeżeli chodzi o trzymanie się postanowień w kierunku właśnie utraty masy ciała czy poprawy swoich cukrów, więc bez przedłużania zaczynajmy. Pierwszą częścią naszej rozmowy będzie to, że wielu z nas oczekuje efektów wprowadzonych pewnych zmian w swoim stylu życia, w jedzeniu i tak dalej, troszeczkę zbyt szybko. Zbyt szybko i zbyt spektakularnych, bo szybkie efekty są, tylko one bardzo często są przez nas niezauważone. Ja spotkałam się właśnie z taką sytuacją w internecie. Jedna z pań, być może nawet tutaj nas oglądają, albo i nie, zadała pytanie na Gdzie Polek, w którym po prostu odpowiadam na pytania, ponieważ była zaniepokojona tym, że lek, który stosuje, nie działa, bo tam miała ileś schudnąć, ileś kilogramów w danym czasie, a schudła tylko powiedzmy połowę z tego, ile miała schudnąć. Mniejsza o to, czy to było dużo, czy ważyła dużo, czy mało, czy to było zasadne. Nie o tym jest ten case, że tak powiem, bo przypadek dotyczy tego, że to pytanie bardzo dobrze obrazowało to, jak ta pani nie zauważa swojego sukcesu, który już osiągnęła i bardzo dużo zrobiła naprawdę. Więc myślę, że właśnie taką pierwszą radą ode mnie jest właśnie dostrzeganie tych sukcesów i takie racjonalne podejście też do utraty masy ciała. I żeby nie zostawić Was bez konkretów, to jakby tak ogólnie, wiadomo, że indywidualne podejście też może być trochę inne, ale taką ogólną zasadę przyjmuje się, że takie zdrowe odchudzanie to jest utrata masy ciała w granicach od 0,5 do 1% naszej masy ciała? Naszej wyjściowej masy ciała. Czyli w ciągu tygodnia. Czyli przykładowo, ile można schudnąć w ciągu tygodnia, jeśli ważymy 100 kg i się odchudzamy? Maksymalnie 1 kg, tak? 1%. Tak, pół kilograma do 1 kg. Co miesięcznie daje od 2 do 4 kg przy wyjściowej masie ciała 100 kg. Także to jest postęp i naprawdę można być wtedy z siebie dumnym i warto go zauważyć. I zrozumieć też, że oczywiście są różne sposoby, zdrowsze, mniej zdrowe, które dadzą szybszy spadek masy ciała, ale największy problem to jest właśnie w tym wytrwać, żeby już później utrzymać tą masę ciała. I to nie tylko jest problem w tym, żeby zacząć, tylko właśnie później. Tak, to prawda. Wiesz, to prawda, to właśnie. Jako psycholog mogę powiedzieć, że wiele osób będzie wskazywało na to, że najtrudniejszym momentem jest zacząć. Na przykład, nie wiem, rzucić palenie, zacząć lepiej się odchudzać, zacząć chodzić na siłownię i tak dalej. Ale ja, jako osoba, która dość dużo świat obserwuje, wiem, że najciężej to jest wytrwać. Zacząć, wiele osób zaczęło, nie? Mamy no każdy taki z nas miał jakieś takie, zryw. Wiesz... Tak, mamy taki tendencję do słomianego zapału, nie? Że na początku nam się po prostu niesamowicie chce, no ale na przykład jeżeli mamy plan przykładowo przytyć 10 kg na siłowni, albo schudnąć 20 kg, schudnąć 30 kg, bo osoby mają takie cele, one są ogromne, super, ambitne są i tak dalej, no ale na początku gdzieś tam mamy tą energię, mamy tą motywację, a potem ona spada i to jest całkowicie naturalne. I też w tej rozmowie dzisiaj Wam powiemy, co możemy zrobić, żeby tą motywację gdzieś tam podbudować jeszcze bardziej, żeby po prostu tego nie rzucić w tym najtrudniejszym dla nas momencie przełomowym. Bo ludzie, kiedy właśnie trafiają na jakieś pierwsze przeszkody, albo na przykład
są na jakiejś ścisłej diecie 2 miesiące i się okazuje, że schudli na przykład tylko 8 kg, co w związku z tym, co ty powiedziałaś, to jest super wynik i tak powinno być i to jest norma i jesteśmy na super drodze, no to jeżeli ktoś po tych 8 kg stwierdzi, o nie, to jest tylko 8 kilo, to przecież ja robię jakąś porażkę w ogóle. Co robię źle? Co robię źle? Więc właśnie, chcemy Wam dzisiaj pomóc troszeczkę wytrwać w tych postanowieniach, bo to jest po prostu kluczowy moment. I właśnie nawiązując do tej pierwszej rzeczy, o której warto myśleć i na której warto się skupić, to jeszcze raz to powtórzę. Zauważcie, że tam są procenty, czyli inna wartość kilogramów będzie dla osoby, która naprawdę ma jeszcze długą drogę przed sobą, a inna dla kogoś, kto ma powiedzmy tam nadwagę, no nie? Tak, to będą inna ilość kilogramów będzie w zależności od naszej wagi wyjściowej. I myślę, że tak płynnie przeszliśmy właśnie do naszego kolejnego punktu, czyli naszych takich wskazówek, które sobie przedyskutowaliśmy wczoraj wieczorem. Co by Wam tu powiedzieć, co może Wam właśnie utrzymać tą motywację w tym najtrudniejszym momencie, właśnie w tym punkcie, gdzie coś już zrobiliśmy, nie widzimy tego niewielkiego, ale nadal sukcesu, który już jest za nami, tego, co udało nam się osiągnąć i po prostu jesteśmy zmęczeni i chcemy to wszystko rzucić, bo jesteśmy do niczego. Ja taki etap, nie będę tego ukrywać, mam teraz przy swoim doktoracie. To trwa już rok. Napracowałam się, nie wiem ile godzin spędziłam przy komputerze, pisząc różne rzeczy, chodząc do poradni, na uczelnię, oznaczając to, tamto, siamto. I wiecie, nie widzę takiego wielkiego jakiegoś sukcesu, takiego, którym faktycznie a można by się pochwalić. Czujesz, nie? Tak. I naprawdę to jest taki etap, który można poczuć i w pracy, i w opiece nad dzieckiem, i w odchudzaniu, i w leczeniu jakiejś choroby przewlekłej, dokładnie, który właśnie jest tym takim, masz wrażenie, że po prostu już nie wytrzymasz i najlepiej rzucić to wszystko. Każdy z nas miał podobne momenty, niektórzy chcieli przytyć, niektórzy chcieli schudnąć, niektórzy chcieli zrobić to, siamto i tak dalej. I w momencie, kiedy naprawdę się napracujemy i według nas nie widzimy jakiegoś wystarczającego efektu, to może nam się odechcieć, więc taką naszą pierwszą radą, jaką możemy Wam sprzedać, to jest to, żeby ten duży cel, oczywiście trzeba myśleć ambitnie, mieć duże cele, ale żeby tą drogę do celu podzielić sobie na mniejsze etapy. I ja w takich momentach bardzo lubię posługiwać się taką metaforą, zresztą wiesz, na jednym z wykładów, który miałem przyjemność wygłaszać, użyłem tej metafory. Mianowicie, kiedy próbujemy wejść na jakąś wysoką górę, no to jak stoimy pod tą górą i widzimy, gdzie jest szczyt, ledwie go tam widzimy, bo jest w chmurach, to mówimy, o cholera, on jest tak wysoko, że nie ma najmniejszych szans, że ja tam dojdę. Ale jeżeli sobie pomyślimy w ten sposób, że przecież ta nasza droga składa się z małych kroczków, to od razu robi się to łatwiejsze. Typu patrzymy sobie na tą górę i mówimy, dobra, to w pierwszej kolejności dojdę tutaj. Tam sobie odpocznę. A jak mi się nie spodoba, to wrócę. Na przykład. I potem dopiero wejdę wyżej. Do następnego punktu, do trzeciego, do czwartego. I nagle nawet się nie zorientujemy, a będziemy w trzech czwartych drogi i będziemy już mieli bliżej niż dalej do tego miejsca. I ja Wam polecam podzielić sobie Waszą drogę do różnych większych celów właśnie w ten sposób. Czyli nie myślcie o tym. Ja na przykład jestem świetnym przykładem. Jak ja zakładałem swój kanał na YouTube, kanał Niesłodzę, no to na początku miałem 0 subów. Pierwszy nie miałem, do pomyślenia, bo nie koledze powiedziałem koledze jednemu, że mam kanał i on sobie tam zasubskrybował, to jest Rafał, jest pierwszym moim subskrybentem. No i nie było dla mnie, to było dla mnie totalnie niewyobrażalne, że kiedyś będę miał 100 tysięcy subskrypcji. Teraz mam 140 tysięcy i teraz sobie myślę, no było trudno, no ale to nie było takie nierealne, no w sensie no udało mi się, więc jest. I każda osoba, tego ja zawsze myślałem sobie o tym, że każdy YouTuber, każdy miał kiedyś 0 subów. Tak, i chciałabym przejść do konkretów i zostawić Wam kilka właśnie takich pomysłów, co może być takim małym celem w tym, na tej długiej drodze. Tak, i mówmy też o odchudzaniu i od razu o dbaniu o poziom cukru. Tak, to te rzeczy się bardzo ze sobą wiążą, także jedno jakby wynika z drugiego. Bardzo tak. Często właśnie zadbanie o prawidłową dietę, o prawidłową masę ciała rozwiązuje pewne supły w naszym organizmie i to się może odbić na lepszym poziomie cukru, więc zachęcamy Was do tego. Słuchajcie, żeby nie przedłużać i nie zostawić Was bez konkretów, to wypisaliśmy sobie właśnie takie nasze pomysły na takie małe cele, które można sobie rozplanować na tej mega długiej drodze. Tak, ale to ma działać w ten sposób, że to są dla Was jakby takie ćwiczenia, czyli na przykład postanawiamy sobie, że od dzisiaj będziemy robić jakąś drobną rzecz i
będziemy starać się stworzyć z tego nawyk. Po prostu robić to już automatycznie i dopiero kiedy będziemy za jakiś czas gotowi, już do tego przywykniemy, to będziemy włączać do tego kolejne rzeczy. Taka jest nasza koncepcja. Albo po prostu zobaczyć, że potrafimy coś zrobić, albo miksować sobie te rzeczy, jak nam się poprzednia znudzi. Być może trochę nieświadomie będziemy ją w minimalnym takim stopniu i tak kontynuować. Dokładnie. Bo gdzieś tam zostanie. Co proponujemy? Przykłady. Potrafię zrobić jakieś tam ćwiczenie. Na przykład, bo to może być uzależnione od sytuacji. Chorujemy na otyłość, nie możemy zrobić na przykład jakiegoś tam skłonu czy czegoś. Mhm. Nie dotkniemy dłońmi podłogi. Czyli mamy teraz wyzwanie, codziennie będziemy starać się robić tam ćwiczenia rozciągające i w końcu dotkniemy palcami stóp czy podłogi. To jest kwestia czasu. Jeżeli będziemy to powtarzać codziennie albo po kilka razy, to w końcu nam się to uda zrobić. Proste ćwiczenie. Zaliczone. Inna sprawa. Przestajemy, na przykład postanawiamy, że przestajemy słodzić herbatę. Jeżeli słodzimy, to przestajemy robić to kompletnie. Może za jakiś czas uda nam się włączyć do tego również kawę, bo nasze kubki smakowe mogą się odblokować, będziemy czuć lepiej smak, może przestaniemy potrzebować słodzić i kawę, i herbatę. Kolejne, staramy się wypijać 2 litry wody dziennie. Tak, na przykład codziennie mamy taki cel, na przykład nie mamy innych jakichś wymagań co do siebie, tylko pijemy tą wodę. Czy łatwo będzie to osiągnąć? No to jest tylko picie 2 litrów wody, na tym tylko musimy się skupić. A uczucie sytości już trochę inne. To prawda. Kolejna rzecz. Do każdego posiłku dodajemy porcję świeżych warzyw. Już mamy jakieś źródło błonnika, świeże warzywa. Inaczej będziemy przyswajać obiad, że tak powiem. Wiecie, co o to chodzi? Że jeżeli ktoś sobie rzuci wyzwanie od dzisiaj jem zdrowo, a je na przykład strasznie syfiaście, źle i tak dalej, nie liczy kalorii, no to jeżeli rzuci sobie taki cel, no przecież on, jakby wszyscy już chyba wiemy, że nie ma szans, że on to osiągnie. No bo od czego zacząć? To jest po prostu taka wielka kula, której no nikt nie podniesie. Kula smakula. Więc my nie, jakby zachęcamy was do tego, żeby sobie to rozbić na małe po prostu wyzwania. I właśnie takim wyzwaniem może być choćby wypijanie więcej wody w ciągu dnia. Powiedzmy, jeżeli mówimy o cukrzycy, to będzie na przykład mierzenie poziomu cukru przed każdym posiłkiem i powiedzmy 1,5-2 godziny po posiłku. Przez tydzień, przynajmniej. Przynajmniej przez tydzień. I zobaczmy, co się po prostu stanie po takim czasie. Popatrzmy na te wyniki, zapiszmy sobie je. Skupmy się na nich chociaż trochę. Zastanówmy się, tak, bo co moglibyśmy jeżeli poprawić. Jeżeli będziesz mierzyła cukier faktycznie, nie będziesz leciała sobie w kulki, tylko faktycznie będziesz... Że to będzie dla ciebie, nie dla lekarza. Dokładnie. Będziesz sobie to mierzyła, będziesz zapisywała, to siłą rzeczy musisz się na tym skupić. Czy to będzie jakaś korzyść? Prawdopodobnie tak. Może nie u każdego, nie taka sama. Może nie za pierwszym razem. Nie zmieni to naszego życia, ale może po prostu zobaczymy, że nie jest to takie trudne. A samo mierzenie poziomu cukru i przyglądanie się tym naszym wynikom, wyciąganie jakichś wniosków, przyczyni się do tego, że zobaczymy, co, jak działa i... Wiem z doświadczenia, że może nam to wyjść na korzyść. Inny pomysł, codziennie 15-minutowy spacer. No właśnie, powiedz, czy włączenie aktywności fizycznej do naszego życia na stałe to brzmi przerażająco? Trochę tak. Czy zapisanie się na siłownię i tak dalej brzmi przerażająco? Trochę tak. Ale czy 15 minut spaceru dziennie brzmi przerażająco? No naprawdę, nie macie na to czasu? No litości. 24 godziny mamy w ciągu doby, 15 minut to jest nic. Ubieramy buty, zakładamy buty na nogi, wychodzimy z domu 15 minut i wracamy. Czy to jest jakiś problem? A jeżeli nie robimy nic, nie ruszamy się w ogóle, to taki spacer może być dla naszego zdrowia zbawienny. Więc po prostu w tym punkcie chcemy zamknąć to w jednym zdaniu. Rozbijcie sobie większy cel na mniejsze wyzwania. I pochwalcie się w komentarzach, czy któryś z tych pomysłów faktycznie wdrożyliście i jak wam wyszło. Co wybraliście na początek, bo to jest naprawdę, to jest cenne. Często śledzimy historie różnych sportowców, przedsiębiorców, osób po prostu, które wiążą się z sukcesem i co twoim zdaniem łączy historię tych wszystkich osób, które osiągnęły sukces? No to jest oczywiste. Sukces i porażki. To jest takie, wiesz, oczywiste, nie? No bo powiemy komuś, że droga do sukcesu jest usłana porażkami. Tak. No faktycznie wielkie odkrycie, tylko mnie bardzo często jakby fascynuje to, że my jako ludzie znamy to oczywiste jakby stwierdzenie, a i tak w realnym świecie, jeśli ktoś ponosi faktycznie porażkę, się nią dzieli, coś komuś po prostu nie wyszło, to my naprawdę nie potrafimy w to uwierzyć. W sensie naprawdę nie, nie,
wiesz, nie dochodzi to do to nas. To znaczy, wiesz co, ja mam taką obserwację, że my jako Polacy mamy tak, że każdy oczywiście kibicuje wszystkim, jak ktoś coś robi na początku, dopóki ci się nie potknie noga. Jak ci się potknie raz noga, to już jest, a, próbował, nie wyszło mu, po co on tam się pchał. No. Przecież ja to słyszę o osobach, które gdzieś tam próbują coś wśród moich znajomych robić z muzyką. O Jezu, nie sprzedał, już 10 lat próbuje, nie sprzedał kolejnej płyty, o Jezu, po co on to robi, ale porażka, nie? Ktoś założył biznes i ktoś na początku podziwiał, mówił, ło, ale on ma plany, ale on coś tam wymyśla, a potem nie wyszło, to a, po co on tam się pchał, do czego on się nadaje, tylko taka napompowana historia. Spróbuj sobie zobaczyć historię osób, które odniosły sukces choćby w Ameryce. Ja uwielbiam czytać takie historie, choćby no teraz kontrowersyjna postać Elon Musk i ciężko go naprawdę lubić w tym momencie, no ale to jest gościu, który miał tyle porażek w życiu, że to jest w głowie się nie mieści. On wisiał na krawędzi, jeżeli chodzi o finanse swoich wielkich firm. Teraz jest najbogatszą osobą na ziemi i naprawdę musiał wyrżnąć się naprawdę na pysk wielokrotnie, żeby z niego móc wstać mądrzejszy po prostu. I teraz przechodząc szybciutko do naszego głównego tematu naszej rozmowy. Porażki są wpisane w drogę po prostu do osiągnięcia sukcesu i w życiu one nie przekreślają waszych starań. Czyli na przykład, jeżeli odchudzamy się, i nie wyjdzie nam jakieś postanowienie, nie wiem. Ale na przykład, chudliśmy, trzymaliśmy dietę, trzymaliśmy Michę, chudliśmy. No. 8 kilo nam udało się zrzucić przez 2 miesiące. Mówimy, wow. I nagle poszliśmy gdzieś ze znajomymi, była impreza, zjedliśmy żeberka, wypiliśmy 2 piwa. Szlak wszystko trafił. Czy to tak działa? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie i... Musielibyśmy zjeść 8 kilo tych żeberek, więcej nawet. Nie, nie da się tyle zjeść. Nie chcemy wam podpowiadać. Można próbować, ale to ciężko troszeczkę. Chodzi mi o to, że myślę, że wiesz, to też jest taki duży przykład, który podałeś, nie? Że po prostu ktoś totalnie popłynął, ale czasami też po prostu jest trudniejszy moment i warto mieć też wokół siebie wspierające osoby, a niektóre powiedzą... Widzisz, znowu ci nie wyszło. O kurczę... 2 tygodnie podtrzymałaś dietę, a teraz siedzisz w sobotę wieczorem na kanapie, oglądasz przyjaciół i wcinasz chipsy, no nie? I wiesz, ta ocena jest tutaj totalnie niepotrzebna. Warto oczywiście, żeby... Tak, tylko my to mówisz o otoczeniu, my często robimy sobie to sami. Tak, na też. Zasadzie, że o dobra, nie wyszło mi to już, dobra, nie będę dalej próbował, to nie jest po prostu dla mnie. Nie jest tak. Łatwo można wrócić na dobre ścieżki. I ja sobie tak myślę, że z jednej strony... Nie ma też co bardzo się katować i rozpamiętywać, a z drugiej warto czasami wziąć taką sytuację pod lupę, bo czasami przyczyna faktycznie może być poważna, tak? Bo coś nam nie wychodzi i potykamy się często w tych tak naprawdę z podobnych przyczyn i na przykład wymaga to, no nie wiem, pójścia na psychoterapię, tak? Są takie przypadki. Często tak. Natomiast bardzo często to też są dość błahe przyczyny i na przykład wynikają z braku organizacji, czy... No nie wiem, nie mamy pomysłu co ugotować, nie mamy pomysłu na zakupy, nie chce nam się, trzeba posprawdzić co jest w szafkach, wiesz, całe to takie jedzeniowe ogarnięcie, nie? W ognisku domowym, że tak to nazwę. Ja sama mam często z tym problem i po prostu jak mi się totalnie nie chce, za oknem jest deszcz, nie chce mi się pójść do sklepu, zrobić listę zakupów, wymyśleć co znowu, kolejny dzień, co zrobić na obiad. I jak pomyślę o tym wszystkim, co poprzednio robiłam, to po prostu już mi niedobrze, tak? Bo wszystko mi się znudziło. To czasami przydaje się taki powiew świeżości. I czasami mi na przykład pomaga to, że zobaczę jakiś fajny przepis, albo że ktoś coś zrobił, coś jest sprawdzone. O właśnie. Bo prawie byłbym zapomniał. No obiecaliśmy wam przecież niespodziankę. Tak, tak. Jest niespodzianka w postaci kodu rabatowego na e-booki, wszystkie e-booki w moim sklepie niesłodze.com. Wystarczy, że użyjecie kodu Nowy Rok i to wam da właśnie na zestawy e-booków minus 15%. I właśnie kod Nowy Rok, nie? No bo jednak jest tak, że przechodzimy na różne, mamy postanowienia, próbujemy zmienić swoje życie od Nowego Roku. Dlaczego? No nie wiadomo, ale czy jest to dobre? Oczywiście, że tak. Jeżeli to kogokolwiek zmotywuje do zrobienia czegoś, do zaczęcia, no to ja temu kibicuję i mam nadzieję, że takimi przepisami, bo przepisy naprawdę dużo ułatwiają. Nie musisz kombinować, masz pod ręką w e-booku przepisy na obiad, śniadanie, desery, więc możesz sobie w ten sposób z tego korzystać, więc zachęcamy was. Link oczywiście zostawimy w opisie, w komentarzu pod filmem. Chcielibyśmy, żeby ta rozmowa, żebyście z tej rozmowy wyciągnęli takie 3 rzeczy, czyli jeżeli odnieśliśmy jakiś sukces,
to go nie lekceważmy, doceńmy i sukces, i samego siebie. W ogóle dostrzegajmy to i realnie oceniajmy swoje postępy, a nie patrząc na plakat powieszony na ścianie z... Mierzmy wysoko, ale mierzmy też realnie. Druga sprawa to, żeby dojść do dużego celu, osiągnąć coś dużego, podzielmy sobie tą drogę na mniejsze etapy i jakby kończąc pewne małe wyzwania, pewne drobne wyzwania, doceniajmy siebie jeszcze mocniej. I nie zawsze to musi być, wiesz, wizualnie wielkie, w sensie, że dużo mamy do zrzucenia albo dużo do poprawy i tak dalej. Czasami to może być w głowie, tak? Coś dużego, bo dla nas jest nie do pomyślenia na przykład mieć jakąś regularną aktywność fizyczną i to jest ten duży cel. Wszystko się wydaje nieosiągalne, dopóki do czegoś się nie zbliżymy. Trzecia rzecz to jest taka, że pamiętajcie, że droga do sukcesu jest usłana porażkami. Będziecie się potykać, to jest nieuniknione, ale korzystajcie z tych błędów, korzystajcie z tych porażek, żeby wracać po prostu silniejszym, wyciągać wnioski, wracać silniejszym, wracać mądrzejszym i pamiętajcie, że większość porażek nie przekreśla waszego dotychczasowego sukcesu. To nie jest tak jak domek z kart, że wam nie wyjdzie jedna karta i wszystko się rozpada. To jest tylko jedna karta, którą możemy z powrotem w krótkim czasie włożyć z powrotem na swoje miejsce. I warto pamiętać, że każda choroba przewlekła, czy to cukrzyca typu drugiego, pierwszego, czy nadciśnienie, inne choroby przewlekłe, to jest taka sinusoida bardzo często. Są górki, są dołki. I w motywacji, i w wyrównaniu, i naprawdę to może bardzo różnie wyglądać w naszym życiu. Czasami te dobre momenty mogą trwać latami, a później znowu zdarzy się jakiś spadek. I trzeba po prostu znać drogę do tego, żeby wrócić szybko, jak najszybciej na właściwe tory. I tego wam życzymy, nie tylko w nowym roku, po prostu wam życzymy tego, żeby to był wasz stały element waszego życia, żebyście wiedzieli, do czego dążyć i jak sobie z tym pomóc. I mamy nadzieję, że w ten sposób, tą rozmową dzisiaj wam coś podpowiedzieliśmy. Dziękujemy bardzo za uwagę. To był podcast W związku z cukrzycą. Cześć! Hej!